Cześć, hej, z tej strony Speed, to jest Uncharted 4 Kres Złodzieja. Aktualnie jesteśmy razem z Eleną, która wygląda na to, że uratowała nam dupę przed Rafe'em. Musimy się dostać do New Devon. New Devon? Devon? Coś takiego. Tam mieszkali założyciele tej kolonii. No dobra. Tam na górze. Pożyczyłam go od kolegów z Shoreline. Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyśleć, jak wrócić na górę. No dobra, chyba Nate, tędy. Podsadź mnie do drabiny. Jasne. Chodź. Fajnie, że znowu możemy razem z Eleną coś wspólnie pochodzić, porozmawiać. Dobra. Sobie weszliśmy. No i musimy odbić sama. A ten... długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta szukając. No tak. No tak. Dobra. Idziemy dalej. Droga nas tędy prowadzi. Dobra, możemy porozmawiać? To ten... Czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak. Henry Avery. 400 milionów. 12 założycieli, setki kolonistów. Coś w tym guście? No tak, z grubsza tak to wygląda. W czasie lotu trochę mi się nudziło. No, może być trochę więcej niż te 400 milionów. Wow. To winda? No, to wygląda. Daję słowo, Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. Tak, tylko to było jakieś 2 wieki temu i wątpię, żeby to wytrzymało. No dobra. Ale skoro jest winda, to możemy nią się chyba jakoś przedostać, o ile się nie załamie. Tam niby coś mamy. Tu też. Okej. No to przejście, co tutaj jest tam? Okej. Widzę auto. Tylko jak się tam dostać? Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyjmy się. No stawiam na tą ścianę pewnie. O, głęboko. Okej. Wdrapiemy się tu jakoś? Wdrapiemy się. Nie? Za wysoko. Znajdźmy inną drogę. Dobra. Musi tu coś być. Inna droga. Tu jest jakaś drabina. Dobra, mam. Mogę cię podsadzić. Super. Wow. Bez. Myślisz, że jest inna droga na górę? Hej, widzę tu ścieżkę. Dobra. Więc rzuci nam coś na głowę, czy... pomoże jakoś tam wejść? Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. Dobra. Hej, mam coś. Poczekaj. To czekamy, spokojnie. Hej.
Chwila. Użyj skrzyni, by dotrzeć do tego zwalonego drzewa. Skrzynia, drzewo, rozumiem. Dobra. Tylko tak, to musimy sobie chyba to zaczepić i pociągnąć tutaj gdzieś. Dobra. Może inaczej, tutaj. Tradycyjnie. Tak. Okej, powinno się nadać i wejdziemy sobie tu? Wejdziemy. Ale nie jestem pewien, czy... Dobra. Może jakoś tędy się uda. Okej. Jesteś. Wow! Hej, ładny skok! Nieźle, co? Brawo, Nate, żeby wkurzyć taką dziewczynę. Chodź, zaraz się spotkamy. O! Żyję! Jeszcze! Jeszcze. Wszystko pod kontrolą! Spróbuj się dostać na górę! Tak! Postaram się! Widziałem tam skarb. Da. Ciekawe, czy tam wrócimy. Tutaj! Nate, dasz radę stamtąd się wydostać? To chyba ślepy zaułek. Może winda jeszcze działa? Wątpię. Ma 300 lat. Stała na otwartym powietrzu. I kto wie, czy kiedykolwiek... No proszę, działa. No proszę, działa. Jedzie pan na górę? Jeśli to wytrzyma, to tak. Następne piętro, fundament. Że też jeszcze działa. Coś niesamowitego. Ach, zapeszyłam. No zapeszyłaś, ale nie wiem też za bardzo jak tu wejść. Wiesz co, może spotkajmy się na górze. Chwila. Tędy nie. Tutaj też nie. No to schodzimy. Idziemy sobie tędy i... Aha, dobra, tutaj jest droga. Co my tu mamy? To jest jakaś jama, możemy sobie chyba przyjść. Wow! Dalej. Okej. Wyżej. I w lewo. Wow! Chwila! Hej! Dobra robota! Łatwizna! Wolę to. No dobra, to gdzie nasze auto? Łatwiej będzie je dojrzeć z góry. Tak, masz rację. Nasze auto, nie mam pojęcia, ale chyba musimy iść tędy. Dobra, tam raczej nie przeskoczymy. A spaść? To też to nic nie da. Dobra, liną też się nie zaczepię. Okej, to chyba nie tędy jednak. Ale tutaj coś mamy. No, przynajmniej się ruszamy, co? No dobra. O! Tak. Przynajmniej się ruszamy. Co tam, że do nas strzelają przy okazji? No,
odzyskajmy je. Myślicie, że jest z Drake'em? Na pewno. Któryś z naszych ludzi słyszał też samolot. Ciekawie się zapowiada. Bądźcie czujni, panowie. Dobra, nie mamy innej broni niż ten pistolecik teraz, więc na snajpera będzie ciężko. A właśnie już tam tym laserkiem sobie nas próbuje wypatrzeć. No to co? Dobra, żeby nas nie zauważyli. Okej. Okay. A mi się wydawało, że jest właśnie jeden jeszcze. Skoro on się tam patrzy, to tam są jakieś krzaki. Tego on idzie tutaj. Dobra, przydałoby się tak ze dwóch, trzech wyeliminować, a dopiero potem jakąś strzelaninę sobie zrobić. Ewentualnie. Tam jeszcze jeden jest. Wow. Serio? Nie chciałem tego. Elena jest. Mam nadzieję, że mnie tu nie zauważy. Okej. Jeden mniej. Nie. Dobra. Oj, mamy jeszcze jakiegoś... Chyba fala. Okej, tam jest ten koleś. Jego przydałoby się stąd strącić. Tam jest jeszcze jeden, tak żeby ten nie zauważył. Co ty tam robisz? Udało się. Elena się ciało pozbywa, czy mi się wydaje? Bo teraz powinien tutaj leżeć chyba jakiś koleś. Tami. Dobra, tego sobie oznaczę. Snajper. Tutaj się raczej nie schowam teraz. Tam jeszcze jeden. Dobra, za dużo ich tutaj jest, żeby tak po prostu bezpośrednio do nich zacząć strzelać. A najlepsze jest to, że ten żołnierz ich nie widzi. Ale co tam? Okay. Właśnie nie podoba mi się ten snajper tam na tym dachu, można tak powiedzieć. Bo on się patrzy akurat w tą stronę, co by chciał tego kolesia zlikwidować i nie jest mi to na rękę w ogóle. Chwila. Oni się odwracają, potem ten znowu zaczyna patrzeć w tą stronę, to jest jakieś 3-4 sekundy. No, on się tutaj odwraca. Nie przesłyszałeś się? To podejdź. Fuck. Ej, tu są! Znaleźli nas! Snajper! Dobra. Mała zmiana planów. Dobra, snajpera chyba zdjąłem, więc... O! Tu jest ok, i tu jeszcze jeden koleś. Okej, to chyba koniec. Dobra.
Czekajmy, zanim pojawią się posiłki. Elena, prowadzisz? Myślę, że się będzie kłócić. W górze rzeki. Przy wodospadzie jest przejście. Przy wodospadzie jest przejście, czyli mam sobie tędy zjechać? Ale wygląda na to, że tak. Okej. Okay. Wow, spójrz na tę windę. Jest olbrzymia. New Devon jest pewnie na samej górze. Ruszajmy na górę. Właśnie, New Devon, okej. Okay. Jedno mnie zastanawia. Po co skarb Averiego Rafe'owi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako synalek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poddaje. Rafe i Shoreline w porę się odnaleźli. Jemu trzeba osiłków, a im forsy. Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. Jest ciekawe. Tak, tędy sobie raczej nie przejedziemy. Właściwie co? Shoreline robi to tylko dla pieniędzy, bo to jest właściwie kupna armia. Rafe'owi pieniądze nie są potrzebne, bo je ma. No to jest takie szukanie, bo tak. Dobra, my tędy przejedziemy. Ale to tak sobie krążę i krążę, jakoś drogi nie widzę. Chociaż ten most wygląda obiecująco, chociaż go nie ma. Więc nie wiem, co z tym fantem zrobić. No to dalej nie pojedziemy. Znajdźmy inną trasę. Dobra, znajdźmy inną trasę. To jest dobry pomysł, na przykład tą. Dobra. Idę radę. I ostrożnie jakoś tędy. Mogłabyś napisać reportaż o naszej przygodzie. No bo tylko, że nikt by mi nie uwierzył. No, mogłabyś zrobić zdjęcia. Nie wzięła na aparat. Zaczynam tego żałować. No jeden aparat został w łodzi, jest gdzieś na dnie morza. Dlaczego sam kiedy Rafe wyciągnął go z więzienia? No pewnie chciał z Rafe'a wyciągnąć, co mówił o Averie, zanim go puścił tam. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. Ach, gdybym tylko to sprawdził. Ja cię, ale wielgachna winda. Zmieści się w niej samochód. No miejmy nadzieję, że działa. Dobra, czyli musimy tam sobie zjechać. No wygląda to obiecująco, ale samochód jednak swoje waży. A 300-letnie liny raczej nie są zbyt wytrzymałe. Dobra, stawimy to na razie tutaj i... mała wspinaczka nas czeka tutaj. Mogę się tam zaczepić już? Nie mogę. Dobra, wejdźmy sobie na razie tu. Może coś znajdziemy ciekawego. Dobra, możemy sobie to pociągnąć autem. Fajnie. A co nam to da? Problem. Przekładnie nie są połączone z kołem.
Musimy dostać się na górę. Dobra, pewnie żeby dostać się na górę, muszę to zniszczyć. Troszkę. Zatrzymamy sobie auto. Teraz je spróbujemy tutaj wymyśleć, bo... Tu też mamy chyba coś do... złamania. No bierz. Fajnie by było, jakby teraz Elena, nie wiem... Właśnie nie wiem. Fajnie by było, jakby Elena teraz była w aucie i nam w tym pomagała jakoś. Aha. Daje nam to tyle, że zatrzymuje wodę. Okej. Tylko nie wiem po co na razie. Chyba, żeby tędy przeskakiwać. Dobra, to tak. To sobie odepnę. Puść. Wezmę sobie jednak tą linę. Tylko auto sobie ustawię inaczej. Może tak wystarczy? Wow! Mam pomysł. Użyjmy wyciągarki na tamtym balkonie. W którym balkonie? Ej! Weź mi takich tutaj. Wysiadaj. Mogli dać po prostu inny przycisk od wyciągarki. Byłoby lepiej. Chyba chodziło jej po prostu o ten balkon. Nie chcę wskazówek. Na razie. No i właśnie o to chodziło. Dobra. No i mamy jakieś przejście wyżej. Skrzynia. To się pewnie przyda. Tu mamy skarb. A, i ta skrzynia od razu się tutaj przyda. Dobra. Ciekawe, czy tak doskoczy. Nie? Dobra. Teraz dał radę. Jesteśmy wyżej. Musimy się chyba dostać na to koło młyńskie. Duże. Co jest właśnie napędzane wodą i... Wejdę wyżej. Coś mi się wydaje, że Elena... Potrzebuje windy, żeby naprawić windę. Coś mi się wydaje, że Elena będzie musiała właśnie tą wodę zatrzymać. Dobra. Ej! Wow, to nie było miłe. Dobra. Tutaj? Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Jak to wygląda? To nie wątpiłaś. Zaczekaj, mam pomysł. No właśnie, i o to chodziło. Zuch, dziewczyna. Okej. Wejdziesz tu? Nie. Tylko zwinę wyciągarkę. Okej. Zaraz podjadę do windy. Dobra myśl! No i wio! Niezły mechanizm.
Właściwie to takie sprzęgło jakby. Spokojnie. Witam panią. Cześć. Co teraz? Może trzeba. Nieważne. Hej! Nate, uważaj! Schowaj się! Za samochód! No pewnie. Dobra, ten sobie spadł chyba. Ten pistolecik jest fajny, bo właściwie seria zabija. Jesteś tam? Tak, cała jest droga, ale auto jest trochę podziurawione. Albo dwie serie. Zależy, czy ktoś ma kamizelkę, czy nie. Kto, gdzie, jak? Tu. Sześć naboi. Dwie serie chyba, nie? Wow. Dobra. Kurde. Dobra, to tak nie zadziała. Że ja się nie mam tu chyba... Mam się. Dziewiętnaście pocisków, cztery pociski. Dobra. Tu jest lepiej. 24. Dobra, skąd teraz? Bez takich. 15. 6. Wow. Ej. Czemu ja tam nie mogę wskoczyć? Tam. Jeszcze raz. Ale to jest od tego momentu. Dobra. Że tak w ogóle tam ja mogę skoczyć, to jest trochę dziwne. Dobra. Dał radę. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jeśli chodzi o przeciwników, to chyba wszystko. Winda znowu stanęła! Dobra, daj mi chwilę! Albo i nie. Dobra, daj mi chwilę, czyli co? Mogę? Mogę. Dobra, nie ruszaj się! Będę się osłaniał! Dobra, winda już tu... Właściwie jest na swoim miejscu. Szczerze to chciałbym wiedzieć tylko jak. Dobra. Tu nie mam właściwie amunicji.
Na pewno nie tędy. To jest bardzo zły pomysł. Dobra. Jeden strzał. Jasna cholera! Nate, nic ci nie jest? Tak. No i? Chodź! Dobra, ja tylko chciałbym... Dobrze ci szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. A, cóż, zasłużyłem. Dobra, przydałoby się trochę więcej ammo, ale... Tak sobie myślę. Projektowanie i budowanie trochę kosztuje. Myślisz, że ze skarbu coś zostało? Też się zastanawialiśmy. Jest tu coś. Dobra, ile tego jest? 70 naboi. Może troszkę więcej by się przydało. To jest? Co to jest? Jednostrzałowa, dobra. Wezmę to. A jak tam... 34, okej. Okay. Myślę, że na razie to powinno wystarczyć. A później coś... Będziemy więcej myśleć nad pociskami. Tam też jest jakaś winda. Spady. Okej, tu już mamy schody, więc... To New Devon... Nie powinno być jakoś daleko. Fajnie, ale wątpię, żeby to auto... Odzyskałem kontrolę. Już niedaleko. Nie masz przypadkiem zapasowych ubrań? Owszem. Fajnie. Są w samolocie. Nie fajnie. To Tama. Możemy przejechać przez wrota śluzy. Wątpię, żeby tego typu auto... wytrzymało taką wodę. To znaczy, coś mi się wydaje, że... prędzej silnik by się zatrzymał. Dobra, wrota śluzy, fajnie, ale ja tutaj się nie złapię. Okej. Co my tu mamy? Tu jest. Puśćcie. Dobra. Teraz będziemy mogli sobie chyba tam przejść spokojnie. Zaczynamy. To na nic, jest zawalona. Dobra, spróbuję z drugą. Dobra, tylko druga jest chyba po drugiej stronie, co byłoby oczywiste. Musimy się tam jakoś... Wow! Przedostać. Dobra. A w bramce numer dwa? To wygląda dobrze. Powinno się udać! Niezła robota. Ale mógłbyś trochę podjechać. No, naprawdę bym się nie obraził. Zrobione. Tak. Przejedziemy sobie. Zatrzasnęła się. Tutaj sobie skończymy, bo mamy 35 minut nagrania. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam was do oceniania i komentowania go. Oraz subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć.